Dzień dobry Państwu. Chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć o tym, jak możemy poradzić sobie, używając naturalnych surowców roślinnych, ze skórą z problemami. Te problemy to przede wszystkim trądzik pospolity oraz trądzik różowaty. One pojawiają się u nas, zwłaszcza w jesieni, zimą, kiedy skóra narażona jest na wiatr, deszcz oraz mróz. Jak postępować, jak pielęgnować taką skórę? Więc do tego trzeba użyć kilku preparatów naturalnych, nie tylko jednego kremu. Zresztą Pani doskonale wiedzą o tym, że aby pięknie wyglądać, to trzeba używać innego kremu na dzień, innego na noc. I tak samo my postępujemy. Otóż zalecamy naszym pacjentkom na noc krem z kwasem azeleinowym, czyli taką substancją, która działa przeciwzapalnie, troszkę złuszczająco, która po prostu intensywnie goi naszą skórę, która jest pokryta trądzikiem, czy pospolitym, czy różowatym. I to jest na noc, ale na dzień zalecamy już zupełnie inne postępowanie. Wtedy zalecamy Paniom kremy, które mają w swoim składzie ekstrakty z nagietka, rumianku, babki lancetowatej, a także oleje z pestek winogron oraz olej arganowy. Takie połączenie daje nam gwarancję tego, że skóra będzie wyglądała olśniewająco, będzie łagodnie wpływał na skórę taki właśnie krem, nie tak jak ten wspomniany powyżej krem z kwasem azeleinowym. Takie połączenie dwóch kremów daje nam już pełną pielęgnację skóry. Jednakże należy pamiętać o tym, że skórę należy także pielęgnować od środka, bo to, co się nam dzieje na skórze, to czasami nie jest choroba skóry, tylko skórna manifestacja objawów ogólnoustrojowych. Dlatego też warto wspomóc naszą dietę, suplementować naszą dietę witaminami z grupy B, witaminą C, witaminą E oraz różnymi mikroelementami, takimi jak selen, krzem. To są substancje, które bardzo korzystnie działa na naszą skórę. Dlatego my stosujemy u naszych pacjentek dla tej suplementacji produkt, który zawiera te witaminy, te mikroelementy, ale także ekstrakty z skrzypu oraz z pokrzywy. One działają odtruwająco, poprawiają odtruwającą funkcję nerek. Takie połączenie, czyli doustnych środków oraz środków zewnętrznych, daje nam pełną pielęgnację skóry. Te doustne środki są szczególnie ważne u nastolatek, które żywią się fast foodami, a więc nie dostarczają do organizmu właściwych witamin, mikroelementów, oraz u osób starszych, które mają dietę monotonną. Czasami skóra osób starszych nie wygląda staro tylko dlatego, że ludzie ci mają określone lata, ale również dlatego, że źle się odżywiają. Zresztą o skórze u osób starszych i w ogóle o tym, jak skóra się ma nie starzeć, powiem Państwu w kolejnym odcinku naszego cyklu, a na razie tylko tyle. Jeżeli chcemy zadbać o własną skórę, zadbajmy o nią zewnętrznie, jak i również od środka. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.